Siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z JFC24. Dzisiaj zmierzymy się w pojedynku Polska versus Irlandia po ostatniej przegranej z Portugalią. No, troszeczkę mnie dupa piecze, mówiąc w skrócie, więc trzeba się delikatnie odbić. Co ciekawe, w ogóle zauważyłem, że w ustawieniach przewagi był ustawiony poziom legendarny zamiast klasy światowej. Jestem ciekawy, czy to wpływało jakkolwiek na grę, że tu mi pokazywało niby klasę światową, tam był legendarny. Jak ktoś z was ma takie doświadczenie, to dajcie znać, bo jestem ciekaw w sumie, czy to faktycznie... Bo może się okaże, że ja na legendarnym grałem, a nie na klasie światowej, dlatego tak dostałem po dupie. No aż byłem zdziwiony w sumie, no to... Trochę dziwne. No ale Milik jest już gotowy, widzę, do meczu, schodzi się przebrać. Wychodzą chłopaki na boisko, no i będziemy, słuchajcie, cisnąć. Będziemy cisnąć, nie zrobiłem żadnych zmian. Mea culpa, no trudno. Lecimy z tym tematem, no nie ma co czekać, no zobaczymy, co to będzie. Ale faktycznie oni się troszeczkę inaczej zachowują teraz. Może naprawdę grałem na legendarnym, a nie na klasie światowej, ty. Ale by były jajca, co? Jakby się okazało, że ja cały czas na legendarnym, dlatego dostawałem na dziurę w niektórych meczach. A tu zaraz będzie 20-0. Nie no, 20 to nigdy mi się chyba nie udało jeszcze wygrać. Przynajmniej nie na takich poziomach, bo tam na amatorze, no to wiadomo, to na amatorze, jaki jest problem zrobić 20 bramek, nie? Jak tam wystarczy, że biegnie się do przodu. No później już jest troszeczkę trudniej. Dobra, ale spokojnie, spokojnie, bo zaraz stracimy piłkę, a tak gadam o tym, że jest dużo łatwiej, nie? Dużo łatwiej i zaraz będzie 1-0, nie? Ale dla nich, nie dla nas oczywiście. Dobra, ej, no ale to coś w tej defensywie, to wy się kurwa obudźcie, bo ja nie wiem, nie? Nie, miałem wrażenie, że ta nasza drużyna to troszeczkę tak. Ofensywie śpi. W defensywie śpi. W środku pola... No nie ma tragedii, nie? Nie ma tragedii, ale też mogłoby być lepiej. Krychowiak i gol! Proszę bardzo. Mamy dobre rozpoczęcie. I faktycznie mam takie podejrzenia, że graliśmy na legendarnym wcześniej. Jak to działa z tym trybem przewagi? Bo wydawało mi się, że to jest tylko tak, że wtedy, kiedy włączysz, to działa, a nie, że za każdym razem. Chyba, że w ogóle gra dostosowuje jakby poziom trudności na bieżąco w trakcie meczu. W sensie, jeśli gra, wcześniejszy mecz poszedł za dobrze, to wtedy daje wyższy poziom trudności, mimo że się go nie wybiera. To byłoby w sumie dość ciekawe rozwiązanie, nie powiem. Dobra, odegraj tu do przodu, dobrze, Zieliński. Nie ma za bardzo z kim zagrać. Na, spokojnie ze Skurasiem, widzicie? Ale ta gra teraz jest banalnie prosta, tak szczerze. A da się zmienić w trakcie meczu? Ustawienia gry. Suwaki. Nie, nie da się chyba zmienić poziomu trudności w trakcie meczu. Wybierz stronę. Dostosuj sterowanie. Nie, no tu chyba nie ma. Nie, nie ma tej opcji. To ciekawe. To ciekawe, nie? Czy faktycznie gra, ze względu na to, że przegrałem tamten mecz, traktuje mnie delikatniej? Czy ze względu na to, że faktycznie jakieś tam domyślne ustawienia były na legendarnego, a nie na klasę światową? Bo, no naprawdę, to jest jak... Nie wiem nawet, jak to nazwać, ale to jest... Cholerę prostsze, nie? Nawet jakoś mam wrażenie, że ci moi... napastnicy się tak troszeczkę lepiej zachowują. Dobra, na spokojnie, dobrze, do lewego. Lewy teraz skrzydłem. Podanie do Krychowiaka. Krychowiak rozbiega się. No i traci piłkę. Szybko poszło, dobra. No tu przydałoby się, żeby ktoś odebrał. Wow, 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 wow. Bez przesady z tym. Bez przesady. No tak, to my nie będziemy grać, moi drodzy. Na spokojnie, dobrze, do boku. O, wow, wow.
Pojebało cię tym Irlandczykiem, kurwa? Co ty robisz, chłopie? Co ty robisz, człowieku? Chcesz mi gościa połamać? Później będę grał bez tych, bez pomocników, nie? Bo wszyscy połamani. Jezus, ale to jest naprawdę jakieś kasztaniastwo, że ja chodzę w kółko i oni mi nie odbierają za bardzo piłki. A w tamtym meczu to mnie dosłownie ruchali, kurwa, na tym, w tej obronie. Wow, wow, wow! No te nożyce to... O, te nożyce to... Oj, oj, oj. Jakby twoje dwie matki się spotkały mniej więcej, gościu. O Jezus! O Jezus! No, na spokojnie, na spokojnie. No, nasi mogliby się... O kurwa. Ale mu wyjebałem Zielińskim. Aż mi się go... Aż mi się przykro zrobiło. Bo ja tak pomyślałem o tym, co było krok dalej, nie o tym, co jest krok wstecz, wiecie, o co chodzi, jakby. No kurna! Nie wiem, gram to jak kasztan, naprawdę, no na Ultimate Teamie takie rzeczy mi się nie zdarzają. Żeby tak kasztanić, nie? Żeby wbiegać gdzieś tam w obrońców czy coś. Czy napastników w ogóle. No, potrzebuję mieć z kim zagrać. Zajebiście, dobrze! Lewy? Zakręcił? Lewy strzał? Ale nic z tego. Wow! Lewy? Dobra, 3-0. Ale to nie, no bo to jak tak to będzie, to ja porobię to z 6-0, słuchajcie. No patrzcie, co tu się dzieje, nie? O, no dobra, prawie się dzieje. Niepotrzebnie tym obrońcom wybiegam do przodu, no i właśnie później to tak wygląda, jak wygląda, nie? Że ja wybiegam obrońcom, tam nikt z tyłu nie zostaje. Aj, nie wiem. Dobra, wrzutka do lewego. Lewandowski! Oj, przeleciało go delikatnie. Dobrze, Skóraś tam na skrzydle będzie wrzucał. Skóraś! Ajajaj, no strzał dobry, tylko zablokowany niestety. Dobrze, Zieliński próbuj jeszcze, próbuj. No Jezus, puściliście go tak jak gdyby nigdy nic. Podanie do boku, bardzo dobrze Wereszyński, bardzo dobrze. Tylko musi mieć z kim zagrać. Bo póki co to wygląda kiepsko. Krychowiak będzie sam na sam. Krychowiak? Ujujuj, chciał zaświrować tutaj. Nie, może jeszcze piętką byś chciał strzelić, co, cwaniaku? Na spokojnie, Zieliński. Dobrze. Prawidłowo, do Kamińskiego. Kamiński będzie miał tu z kim zagrać. Bardzo dobrze, do Milika. Milik do Lewandowskiego. Lewandowski, piętką! Dobra. Dobra, to ja rozumiem. To ja rozumiem. Bardzo dobra pięteczka, bardzo ładna bramka. No i mamy 4-0. No i czyli ewidentnie, kurna, ja grałem na legendzie, a nie na klasie światowej. Na klasie światowej to ja gram teraz. No to jest niebo a ziemia, nie, ten mecz. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. No tylko szkoda, że nie mogę zmienić, kurna, tych ustawień, żeby zobaczyć teraz, czy... Wiecie, o co chodzi. Czy ja byłbym w stanie grać na tym legendarnym dłużej? No cóż. No nie ma tutaj nigdzie, nie? Są suwaki, które są ustawione zresztą domyślnie. No tutaj wszystko jest tak, jak ma być, no. No szkoda trochę, że nie można w trakcie meczu zmienić... zmienić poziomu trudności. To byłoby według mnie spoko. A, no ale dlaczego się tak zastanawiam odnośnie tego legendarnego? Bo on był ustawiony jako domyślny poziom trudności, rozumiecie? Jako domyślny. Więc to jest też ciekawe. Dobra, spokojnie, spokojnie. No nie możemy się sobie tak dawać.
To już trzeba do przodu. No już, ciśniesz to, Kamiński, ciśniesz. No ale to ciśniesz, ale... Jezus, ale nie... Ciśniesz, ale nie tracisz. To tak ma to wyglądać, a nie ciśniesz i tracisz. To po co to cisnąć wtedy? Ajajaj, spóźniony trochę ten ślizg. Na spokojnie, w środku pola grają. Oj, Ferguson. Dobra, próbowaliśmy odebrać. Wow, ale zagranie piętką. Bardzo dobry blok w obronie. No i teraz kontra. Wysunięcie. Piękna prostopadła do Milika. Milik ją gubi. Kurwa, no nie. Ale czemu on ją zgubił? No ładniejszej piłki już dzisiaj nie będziesz miał, Milik. A może jednak? Prostopadle. Strzela. O Jezus. Postraszył gołębie na stadionie, nie? Dobra, dobra, na spokojnie. Główką, główką odegraj to. No ale to, nie wiem, halo. Wake up. No. Dobrze, dobrze, Milik, dobrze. Ciekawy odbiór. No i ciekawa strata też. Jak ciekawy odbiór, tak też ciekawa strata. Czyli jeden na jeden, jeden za jeden mamy. Wow, dobrze, dobrze tą głową tam zagrałeś. W końcu ktoś głowy użył w tej drużynie. Dobrze, Kamiński, będzie skrzydłem leciał. Do Milika, ale przecięte to podanie. Dobra, no. Oj, spalony, spalony, panie kolego. Co? Nie było spalonego? Przecież podnosił. Co jest, kurwa? Przecież podnosił na spalonego. Kurwa, się poplułem, przepraszam. Jezus. No przecież podnosił na spalonego. To czemu tego spalonego nie odgwizdał później? No what the fuck w ogóle? Ja tu zadowolony, mówię, spalony, dobra, to nie ma co się spinać. Można na spokojności, kurwa, no bym nie zrobił. W jajo. Dobra, na spokojnie, odegranie do środka, do Milika, Milik! Ajajaj! No nieładny ten faul, nieładny ten faul, panie Collins, nieładny. Tak nie powinno się grać, panie kolego. Żebym ja was nie zaczął faulować, bo dopiero zobaczycie. 32 metry. Czy ja będę w stanie to strzelić? Strzela Zieliński. No cóż, próbujmy. Mniej więcej na palca. Oj, na 4. Oj nie, to na 4 to nie ma szans. O, a może jednak, ty. O kurna. Bo tego się nie spodziewałem. Dobra, na spokojnie, do środka. Pyk, pyk. Oj, odebrane. No i tyle było z tej akcji. Chociaż... Milik przy piłce, Milik odegranie, no i strata znowu, znowu Milik, znowu strata, no i to taka robota głupiego. Biegnę, stracę, biegnę, stracę, biegnę, stracę. Dobra, Zieliński, odegranie do Lewandowskiego, Lewandowski drybluje tutaj między obrońcami, będzie próbował, no i odebrana piłka. Niestety nic z tego nie będzie. O, jeszcze tu próbują moi w obronie. Bardzo dobry wślizg, bardzo dobry wślizg. No tylko to trzeba... O kurwa, to trzeba żyć. Lewy, lewy przy piłce. No i strata, dobra. Szybko poszło. Niedobrze, niedobrze. Krychowiak, próbuj, no próbujcie mu to odebrać. Oj, chujowy ten faul. O Jezus, jaki zły ten faul był. Niepotrzebny w ogóle. Dobrze, na spokojnie, wybij to. No, dobra, spalony uratował. Spalony uratował, nie? Spalony uratował, ale podoba mi się to, w jaki sposób przedstawiają spalonego, w sensie jak ta ścianka wygląda. I do kogo ja mam tu odegrać? Nie za bardzo jest co zrobić. Odegranie do boku. I znowu nie ma za bardzo do kogo. Milik na spokojnie do Zielińskiego. Zieliński środkiem. Do Lewandowskiego. Lewandowski. Kręci, kręci i nie ma z kim zakręcić. Zieliński znowu. Kamiński. Milik! Strzał! Ale nic z tego. No było blisko, no było blisko.
Na spokojnie, dobiega z boku. Skóraś, będzie wrzucał, wrzuca! No ale nie ma do kogo. Teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Dobra, trzeba teraz to odebrać. Możemy dać im wyjść ze swojej połowy. No! No, no, ale no, 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 no! No nie, no kurwa, no nie, no. No tak dobrze było, no. Żarło, żarło i zdechło, nie? Tak to można tylko skomentować. Żarło, żarło i zdechło. No ale... A co tam ten obrońca na górze? Czemu ja jego nie mogłem wybrać, nie? Jakby ja nie wiem, czasami... O kurwa. Ała! Co ty robisz, ośle? Nie wiem, ci Irlandczycy są strasznie brutalni w tych odbiorach. No to, no nie. No plan był dobry. Wykonanie było do pewnego momentu dobre. Później, no kakaraka. Dobra, lewy, no ale to trzeba przycisnąć troszeczkę. Trzeba ich zmusić do błędu. No, 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 no. Dobrze, prawidłowo. No ale kurwa, no to my mamy ich zmuszać do błędu, nie oni nas. Wow, wow. Ja tam jeszcze jakiś faul zrobiłem? Chyba mi się ręka odbiła, co? Bo innego faulu to ja tam nie widziałem. No, będą próbować skrzydłem. Dobrze, Bereszyński próbował. Jeszcze próbuje, jeszcze obiega. Nie wiem, co oni tu odpierdalają. Szczerze mówiąc. Ale dobra, Kamiński przy piłce, Kamiński. No nie wiem, Lewandowski, rusz pizdę do przodu, no a nie stoisz jak ta cipa. No za przeproszeniem. No jak tak można, nie? Że oni, wiecie, stoją w miejscu. W ogóle nie zrobiłem żadnych zmian. Przydałoby się coś tu wrzucić. Nie wiem, Wieteskę może za Bednarka. Jeszcze jedną zmianę mam, ale nie mam kogo za bardzo zmienić, no bo co? W sumie Lewandowskiego wypierdolmy, zobaczmy co się wydarzy, jak Lewandowskiego nie będzie. I Wszołka. Jesteśmy w stanie Wszołka jeszcze wrzucić? Nie, już mam limit zmian. Dobra, ale lewego na ostatnią minutę to się nic raczej nie powinno wydarzyć. Co miał zrobić, to zrobił chłopak. Dobrze, jeszcze ostatnia akcja tego meczu. Albo i nie. Kurwa, jeszcze mi zajęło takiego hita tam w nogi. No ale... Plus jest taki, że przynajmniej wygraliśmy. I to nie mało, bo wygraliśmy 4-0. No co prawda ze słabszym przeciwnikiem. Natomiast, no, oczekiwane bramki w ogóle 2,5. To ciekawe. Podań niewiele, ale odbiorów, ja pindole, 105 odbiorów ogólnie. Udanych 11. Aha. Aha. Przechwytów 11. Rzuty rożne, rzuty wolne. To jakieś chyba z tyłu były, bo nie przypominam sobie żadnego sensownego rzutu wolnego. Jeśli chodzi o samo posiadanie, to ta pierwsza połowa to dominacja genetyczna była, druga połowa już tak pół na pół mniej więcej. W strzałach, no dużo więcej celnych, to tu nie ma co mówić nawet. Same podania. No! No! No, że może jakby nie mówmy już nic więcej. No, także słuchajcie, mam nadzieję, że ten mecz wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz, możecie dać znać, jaki kolejny mecz byście chcieli zobaczyć. No i oczywiście zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. No i to tyle, dzięki wam za oglądanie. Na razie, no i cześć.